Koniec świata według niektórych przepowiedni jest już bardzo blisko. Jedna z nich mówi, że za parę dni świat, jaki znamy, przestanie istnieć. Wszystko ze sobą łączy się w jedną całość. Czy zostało nam naprawdę tak mało czasu? Przepowiedni o końcu świata jest naprawdę wiele. Średnio co kilkanaście lat ma się wydarzyć ogromny koniec dla naszej cywilizacji. Już we wczesnym średniowieczu wierzono, że kiedy nastanie tysiąc rok, to Ziemia zostanie zniszczona raz na zawsze. Jak widać, mamy kolejny rok i nic się nie wydarzyło. Koniec świata co kilkanaście lat swojego czasu o kilku z takich proroctw było głośno. Poprzednia sytuacja miała mieć również miejsce w 2000 roku. Wtedy to również nic się nie stało i Ziemia cały czas jest dla nas domem. Fani teorii spiskowych nie dawali jednak za wygraną i kolejną wielką datą był dla nich rok 2012. Wtedy to kończył się kalendarz Majów i miało to zwiastować ogromny koniec świata. Te teorie podchwyciło wiele osób. Byli tacy, którzy uwierzyli w to i próbowali jakoś się uchronić przed tym. Inni wykorzystali fenomen tego zjawiska i nagrali film pod tytułem 2012. Tam pokazano, jak według autorów ma wyglądać koniec świata. Część ludzkości ocalała i mogła dalej rozwijać naszą cywilizację. W tym miesiącu nastąpi koniec. Kolejny taki dzień ma być w tym roku, a nawet już w tym miesiącu. „21 stycznia nastąpić ma kolejny koniec świata i jak zawsze znajdą się tacy, którzy wierzą, że tak właśnie będzie. Tego też dnia w Ameryce Północnej oraz Południowej będzie widać czerwony księżyc w pełni. To ma się łączyć z pewną przepowiednią. Proroctwo mówi, że trzy takie zjawiska pokrywające się z żydowskimi świętami oraz sześcioma pełniami księżyca zwiastują nadchodzący koniec świata. Niektórzy dodają również, że jest to czas, kiedy został zaprzysiężony na prezydenta USA Donald Trump. W połączeniu ma to dawać niszczycielską mieszankę i zwiastować koniec naszej cywilizacji. Pastor potwierdza proroctwo na YouTube. Pewien pastor właśnie przedstawia taką teorię spiskową. Opiera się on na pewnym wersie z Biblii, a konkretnie na Księgę Joela: słońce zamieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim nadejdzie wielki i przerażający dzień Pana. Można przeczytać w 2 rozdziale w 31 wersecie. Czy te święta Bożego Narodzenia i Sylwester były ostatnimi w naszym życiu? Sądząc po tym, że większość przepowiedni o końcu świata się nie sprawdziła, to nie ma czego się obawiać. Dla pewności zaczekajmy do 21 stycznia i sami się o tym przekonajmy.